Odpowiedź tak lub nie na Twoje zadane pytanie. Witam serdecznie wszyscy subskrybenci, nowi słuchacze, widzowie, którzy znaleźli dzisiaj mój kanał. Proszę o subskrypcję. Zostań tutaj z nami, zostań na moim kanale, odwiedzaj codziennie moje tutaj wróżby na tematy miłosne, horoskopy, rytuały. Wskazówki, rady, pytania do kart, więc proszę zostań z nami, subskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a YouTube będzie Ci wysyłał powiadomienia o nowych premierkach moich wróżb. Proszę również o lajki z kciuszkiem w górę, o dużo komentarzy, czy zgadzają się te wróżby z Waszymi realnymi problemami. Na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich bardzo serdecznie poprzez kontakt e-mailowy ze mną. Mój e-mail widzą Państwo w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Piszcie, jakie macie problemy miłosne i zamawiajcie. Wróżby indywidualne są rozmaite, na przykład lustro, prognoza związku, pytania do kart. I wtedy wyślę Wam warunki takich wróżb indywidualnych, które opierają się na Waszych osobistych zdjęciach, datach urodzenia i pytaniach do kart Tarota i Lenormanda. Zapraszam. Dzisiaj pytanie Wasze osobiste, niezależnie czego dotyczy to pytanie. Pytanie, czy miłości, związku, mężczyzny, nowego poznanego partnera. Czy pracy, finansów, długów, sprzedaży domu, czy waszego zdrowia, czy waszych dzieci, czy waszej decyzji o podjęciu nowej pracy, czy wyjazdu. Zadajcie pytanie do kart, ale sformułujcie je jasno. Na przykład, czy on mnie kocha? Czy on mnie zdradza? Czy mam wyjechać do pracy w Niemczech? Czy mam podjąć nową pracę? Czy uda mi się w najbliższych 3 miesiącach sprzedać mieszkanie lub dom? I tak dalej. No, rozmaite Wasze osobiste pytania do kart i wybierzcie, kochani, grupę, która Wam odpowiada. Grupa pierwsza lub grupa druga z numerem 2. Czyli wybierzcie grupę, która przyciąga Wasze oko lub numer karty, którą faworyzujecie, tak? Jedynkę lub dwójkę. No i oczywiście tutaj mamy tą talię, która jest szczególnie na sprawy miłosne, ale że dzisiaj jest ogólne czytanie tak lub nie, możecie pomyśleć o każdym swoim pytaniu, jakie jest dla Was ważne. Sformułujcie teraz pytanie wasze prosto, jasno do kart. Mam nadzieję, że wybraliście już grupę. Więc zaczynajmy. Grupa pierwsza, czyli karta z numerem 1. Odpowiedź jest. Czyli na Wasze osobiste pytanie, każdy z osobna inne, zupełnie inna tematyka czy problem. Odpowiedź na Twoje pytanie, grupo pierwsza, jest nein, czyli nie. Odpowiedź nie. To grupa pierwsza i teraz zapraszam grupę drugą. Odpowiedź, kochana grupo druga, na Twoje pytanie jest ja, czyli tak. Niezależnie o co pytasz, tak. Mam nadzieję, że pomoże Wam to w Waszym działaniu. Czyli pierwsza grupa nie, druga grupa tak. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam Was, całuję i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.